Otwieramy się szeroko. I piąteczka z Beskidkiem. Opa! 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 Ekstra! Przed meczem z Odrą Opole na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej podpisana została umowa rozpoczynająca współpracę pomiędzy TS Podbeskidzie a drużyną Kuloodporni, wicemistrzem Polski drużyn osób po amputacjach. Współpraca między innymi na promocji naszych wydarzeń, tak, i na wsparciu też takim merytorycznym, sportowym, wsparciu organizacyjnym TS Podbeskidzie. Jest to największy tutaj klub w regionie, więc siłą rzeczy był to dla nas też taki najatrakcyjniejszy, jest najatrakcyjniejszy partner do współpracy. Będziemy wyprowadzać piłkarzy, będziemy wyprowadzać sędziów meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała Odra Opole. Jak się Wam podoba na stadionie? Bardzo dobrze. Moje marzenie się spełniło. Wyszedł nam pressing od pierwszych minut. Byliśmy spóźnieni z tym pressingiem. Zespół Odry ryzykował, przegrywał nas ze strony na stronę i tutaj na pewno się nie tak organizowaliśmy, szczególnie dwóch ofensywnych pomocników w tym układzie nie tak funkcjonowała, nie tak funkcjonowali w tym pressingu wysokim, a chcieliśmy właśnie wychodzić i wysoko odbierać tę piłkę, a pozwalaliśmy Odrze na to, żeby spokojnie wyprowadzali piłkę i przez brak agresywności dojścia do zawodników niestety byliśmy zmuszani do odpychania z tej wysokiej obrony i Odra przesuwała nas pod naszą bramkę i tam momentami stwarzała duże zagrożenie. Zdobytej przy okazji 11, ale nieważne. Nieważne, że nie strzeliliście. Ważne jest to, że wzięliście udział w naszych... Myślę, że pierwsza połowa niezła w naszym wykonaniu. Strzeliśmy bramkę, wydawało się, że mamy kontrolę nad meczem i dobrze wchodzimy w drugą połowę, ale nie potrafimy swoich sytuacji wykorzystać. No tak, w szatni padło kilka słów. Powiedzieliśmy sobie, jak ta druga połowa ma wyglądać. Wiedzieliśmy, że jest to ostatni mecz przed bielską publicznością i chcieliśmy udowodnić tutaj publiczności, że gram na 100% w każdym meczu i chcemy wygrywać wszystkie mecze. Wszedłeś jeszcze na boisko przed przerwą. Powiedz, czy zawodnik, który gdzieś tam wchodzi tak z marszu do gry, jakieś większe emocje takiej sytuacji towarzyszą, czy jednak jest to normalna zmiana dla zawodnika? Na pewno jakieś emocje towarzyszyły, wiadomo. Może nie było to jakieś ciężkie wejście, ale trzeba było się dobrze wprowadzić mecz, kilka łatwiejszych podań i trzeba było ten mecz dobrze zagrać i mam nadzieję, że pokazałem się z dobrej strony tutaj przed bielską publicznością.
Zespół wytrzymał po korektach, które zrobiliśmy w pierwszej połowie i tuż po przerwie. Zespół wytrzymał, pokazał, że praca, którą wykonujemy, idzie w dobrą stronę. Zawodnicy, którzy weszli na boisko, pokazali, że można na nich liczyć. Mieliśmy też taki, mamy taki czas, gdzie też patrzymy i oceniamy, na kogo możemy liczyć i jak będzie to wszystko funkcjonowało dalej. Chcieliśmy za wszelką cenę dać kibicom trochę frajdy, przynajmniej ten ostatni mecz, w tym ostatnim meczu w Bielsku, i mam nadzieję, że dostarczyliśmy trochę emocji. Chcieliśmy właśnie grać o zwycięstwo i graliśmy o to zwycięstwo. Wiele ciekawych akcji, szczególnie po wejściu Damiana Hilbrychta. Na pewno Adrian Gomez uporządkował grę w środkowym sektorze boiska, ponieważ w pierwszej połowie, tak jak mówiłem, przegrywaliśmy dużo tego środka. Szkoda, że nie dołożyłem jeszcze jednej albo dwóch, bo naprawdę tych okazji dzisiaj miałem sporo, ale cieszę przede wszystkim zwycięstwo zespołu. Wszyscy wyszliśmy z wiarą w odwrócenie tego wyniku i zakończenia tutaj ostatnim meczem domowym pozytywnym rezultatem, ze zwycięstwem, i chcieliśmy zadowolić kibiców, którzy nas dopingowali przez cały sezon. Piękne zakończenie sezonu tutaj na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej. Tak, cieszy to, że na koniec rundy u siebie zwyciężyliśmy. Chcieliśmy to tak naprawdę dla kibiców i dla nas samych siebie zrobić taką niespodziankę. Bardzo było trudno, ale nam trzeba wierzyć do końca. No i udało się nam tym razem. Bardzo fajnie, dziękujemy wszystkim piłkarzom za ten mecz. Dzisiaj pokazali charakter i zasady gry w piłkę nożną. Bardzo dobrze, rewelacja. Najlepszy zawodnik na boisku, Przemysław Płacheta. Akcja Płacheta, najlepszy Płacheta dzisiaj. Płacheta jest mistrz dla mnie. Super mecz. Podobało mi się, jak strzeliliśmy 3 bramki bardzo szybko, i że podobał mi się ten sezon i że byłem prawie na wszystkich meczach pod Beskidzie. Powiedz, komuś specjalnemu tą pierwszą bramkę dzisiaj dedykujesz? Powiedz, że ta pierwsza bramka jest dedykowana mojej dziewczynie i rodzicom, którzy zawsze są przy mnie i mnie wspierają. Ja chciałbym zadedykować najbliższym wraz z moją mamą, która niestety zmarła, i chciałem to dla niej zadedykować przede wszystkim.